jak się przygotować do biegania z psem. Myślę, że jeżeli chodzi o nas, to, no to trzeba się przygotować tak, jak się przygotowujemy do biegania bez psa. To znaczy trzeba mieć kondycję, trzeba być odpowiednio ubrany. Jeżeli chodzi tylko o samego psa, no to ja polecam smycz z tak zwanym hamulcem albo z taką gumą. Ona pomaga w sytuacjach, kiedy piesek biegnie na przykład innym tempem niż my, albo jest nagłe zbieganie, albo jakaś taka niespodziewana okoliczność, no to wtedy mamy chwilę czasu, żeby czy psa wyhamować, czy jakoś zareagować na to. Nie ma takiego sztywnego holu, który nas po prostu ciągnie i wtedy może doprowadzić do jakiejś wywrotki czy kontuzji. Druga rzecz, myślę ważna, to jest odpowiednia uprząż dla psa. Obroża się nie nadaje do biegania, dlatego że obroża psa dusi. W momencie, kiedy założymy specjalną uprząż, wtedy smycz zapina się z tyłu, a pies całe obciążenie, w momencie, kiedy ciągnie, ma na piersiach. W związku z czym jest to dla psa wygodne, komfortowe i nawet wiele, wiele godzin biegania powoduje, że nie jest to w żaden sposób uciążliwe. Myślę jeszcze, jeżeli chodzi o psa, że na jakieś dłuższe biegi, zwłaszcza w terenie, który jest, nie wiem, suchy, nie ma żadnych tam takich naturalnych źródeł, w których pies może sobie popijać, bo przyznam szczerze, ja nie biorę nigdy wody dla psa, bo on po prostu zawsze ma czy to kałuże, strumyk czy coś i tam się, że tak powiem, im bardziej błotna kałuża, tym bardziej lubi pić z niej, w związku z czym on jest jakby tutaj samowystarczalny. Natomiast myślę, że jeżeli jest jakiś teren taki suchy czy niewiadomy, to dobrze wziąć, są takie specjalne miski razem z butelkami, z wodą, żeby psiaka napoić ewentualnie. Plus jeszcze na zawodach dogtrekkingowych spotkałem się z tym, że można mieć przy sobie taki bucik na wypadek ewentualnej kontuzji. Czasem pies może się zranić, nie wszystkie pieski są, że tak powiem, od razu przystosowane do biegania i czasem pies może się zranić, może mieć jakiś problem, to wtedy taki bucik można założyć, żeby on sobie spokojnie do domu doczłapał. Ze wszystkimi psami można biegać? Wydaje mi się, że nie, że psy tak samo jak ludzie mają swoje preferencje, mają swoje predyspozycje fizyczne przede wszystkim, to jest bardzo ważne. I że jeżeli mamy wątpliwości na ten temat, to dobrze jest porozmawiać, nie wiem, z weterynarzem, z kimś, kto zna się, kto potrafi ocenić budowę fizyczną psa i powiedzieć nam, czy ten pies na przykład nie jest za ciężki, żeby biegać, bo wtedy za bardzo obciąża stawy i się bardzo szybko doprowadzi do jakiejś kontuzji. Ważne jest jeszcze jedno, myślę, jeżeli już biegamy z pieskiem, to żeby go obserwować, patrzeć, czy nie biegamy za szybko, czy nie biegamy za daleko, no bo pies nam nie powie, że jest zmęczony. Musimy to zobaczyć. Mnie się zdarzyło kilkakrotnie, że mój pies, który ma ogromne możliwości, bo potrafi do 7 godzin biegnąć właściwie bez wielkiego zmęczenia. Mimo wszystko kilka razy przy bardzo intensywnym treningu, który trwał dzień po dniu, odmawiał. Wyraźnie było widać, że dzisiaj nie chce. Chce odpocząć, nie chce biegnąć. No i ja odpuszczałem, biegłem sam. Pies odpoczywał. To mi się wydaje bardzo ważne, bo pomimo tego, że psy mają taką naturalną skłonność do biegania, tak samo się męczą jak my. Uważam też, że dobrze jest z psem biegać, a nie na przykład jeździć na rowerze, czy już nie mówię w ogóle o jeżdżeniu jakimś motorem czy samochodem. To też daje nam obraz po własnym zmęczeniu tego, jak zmęczony jest pies. Jeżeli biegamy, nie wiem, ileś dni pod rząd, czujemy to zmęczenie, ono narasta z dnia na dzień. Pies czuje dokładnie tak samo. On się być może trochę szybciej regeneruje, zwłaszcza jak jest młody, niż my. No niemniej jednak dobrze jest psa obserwować i dobrze jest patrzeć, czy to, co robimy, go nie męczy, bo to ostatecznie ma być przyjemność również i dla niego, a nie jakaś przykra powinność. Bezpieczeństwo psa. W sytuacji, kiedy biegam z psem, który biega luźno, ale zdarza nam się regularnie, przebiegamy przez szosę, przebiegamy przez wieś, mnóstwo burków, psów luźno latających, agresywnych, przeróżnych, pies zawsze jest na smyczy. Nigdy nie zdarzyło mi się w tego typu sytuacji, gdzie są samochody, gdzie są potencjalne niebezpieczeństwa, żeby pies biegał luźno. Pies to pies. On jest wyszkolony i reaguje na przywołanie bardzo fajnie. To też wytrenowaliśmy. Myślę, że tutaj rada dla biegaczy mogłaby być taka, że pies generalnie nie musi być szczególnie wyszkolony, ale dobrze, żeby reagował na przywołanie. I w czasie biegania też można to fajnie wytrenować, dlatego że wystarczy wziąć troszkę ze sobą smaczków, po prostu go wołać, jak przyjdzie nagradzać i tyle, nic więcej. I to robić regularnie, kilka razy w czasie każdego treningu, każdego biegania. Pies czasem się nauczy fantastycznie wracać i właściwie 99% sytuacji wróci. Ale jak mamy sytuację we wsi,
że nagle burki zaczynają nas atakować w liczbie 3 czy 4, no to wtedy lepiej mieć psa na smyczy, bo no wiadomo, że instynkt bierze górę i tutaj nie ma. Więc sytuacje potencjalne, niebezpieczne, pies musi być zawsze na smyczy, tak myślę. I zawsze tą smycz trzeba mieć ze sobą.